każdy z obserwatorów, myślę, to wie, że zarówno ja, jak i dwóch innych członków Rady Polityki Pieniężnej mieliśmy nieco inny pomysł na normalizację polityki. Bycie bardziej elastycznym i niekończenie tego cyklu tak szybko może byłoby strategią, która byłaby bezpieczniejszą strategią, biorąc pod uwagę te różne ryzyka. Spodziewam się, mam też nadzieję, że my zobaczymy jednocyfrową inflację, ale dopiero na koniec przyszłego roku, ale nadal będziemy daleko od celu inflacyjnego. Mówiłem wielokrotnie, im później zaczniemy, tym cykl będzie musiał być ostrzejszy i docelowa stopa procentowa wyższa. Tak się niestety stało. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Łukasz Hart, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać o kilka bardzo istotnych i też, myślę, że aktualnych kwestii. Pierwsza rzecz dotyczy tego, gdzie są granice wolności słowa członka Rady Polityki Pieniężnej, nawiązując do ostatnich wypowiedzi chociażby prezesa NBP Adama Glepińskiego. I czy udało się odnieść takie wrażenie, że 37,5 tysiąca złotych miesięcznie to jest taka cena za niewychylanie się? Jak to wygląda w praktyce z pana doświadczeń? Wie pan, wydaje mi się, że w obecnych uwarunkowaniach, kiedy jesteśmy w sytuacji postpandemicznej, kiedy za wschodnią granicą Polski trwa wojna, kiedy inflacja wynosi 17,2 i z dużym prawdopodobieństwem będzie jeszcze wyższa, naprawdę ostatnie, czego nam potrzeba, to konflikt Narodowy w Banku Polskim, w Radzie Polityki Pieniężnej i dyskutowanie tego w przestrzeni publicznej. Nie to, że uchylam się od pana pytania, ale wydaje mi się, że to nie jest w tym momencie najważniejsze. Ważne jest oczywiście to, żeby Rada Polityki Pieniężnej nadal była tym kolegialnym organem, który podejmuje decyzje o polityce pieniężnej. Przypomnę, że Konstytucja mówi, że to Rada podejmuje decyzje o polityce pieniężnej, jest tym organem, który tym się ma zajmować. Co więcej, badania naukowe, to są dosyć rygorystyczne badania, pokazują, że kolegialny organ decyzyjny, czyli Rada w większości krajów, strefa euro też, Bank Anglii, Fed, w większości krajów decyzje o polityce pieniężnej, szeroko rozumiane też o skupie aktywów, podejmowane są przez ciała kolegialne, nie podejmowane są jednoosobowo. Tak więc na znowu badania wskazują na to, że zachowanie tego kolegialnego, faktycznie kolegialnego procesu podejmowania decyzji jest bardzo ważne, bo daje szansę po prostu na lepszą politykę pieniężną, szczególnie w tych warunkach bardzo wysokiej ogólnej niepewności. No właśnie, tylko czy to implikuje to, że ta rada, to jednolite ciało musi być zawsze jednomyślne? Nie, są różne modele. Proszę zobaczyć, że te modele kolegialności są bardzo różne. W Europejskim Banku Centralnym przecież nie są publikowane indywidualne wyniki głosowań, jak głosował ten czy inny członek Rady, prawda? W Polsce są publikowane. Tak więc te modele są inne też, jeśli chodzi o pozycję przewodniczącego versus inni członkowie Rady. Polska Rada Polityki Pieniężnej jest dosyć specyficznym organem, bo właściwie tylko prezes NBP-u jest jej przewodniczącym, ale nie jest członkiem Rady. Tak naprawdę 9 członków Rady jest nawet tak bardzo niezależnych, że są w pewnym sensie niezależni od Narodowego Banku Polskiego, prawda? Tak więc to jest bardzo specyficzne rozwiązanie instytucjonalne, które wydaje się wymaga dużej kultury, wrażliwości, empatii i też przestrzegania pewnych nieformalnych uzgodnień, zwyczajów, a nie samych chłodnych zapisów chociażby regulaminu pracy Rady Polityki Pieniężnej. Czy jako członek RPP miał pan kiedyś takie wrażenie, że w jakiś sposób ogranicza się pana dostęp na przykład do danych analitycznych, albo że jest pan kimś takim, no wiadomo, że członek RPP nie jest pracownikiem NBP, ale że jest pan kimś niechcianym w pewnym sensie. Ja powiedziałem na początku naszej rozmowy, że nie chcę wchodzić szczegółowo w ten bieżący spór, w tą bieżącą dyskusję pomiędzy niektórymi członkami Rady a prezesem Glepińskim. Wydaje mi się, to powtórzę, że w sytuacji takich wyzwań, które stoją przed naszą gospodarką, no powinniśmy o tych wyzwaniach rozmawiać. I to jest najważniejsze w tym momencie. Bardzo istotna też jest komunikacja każdego banku centralnego. A z tym przynajmniej, no, mówi się, że nie zawsze u nas w Polsce działa to tak, jak powinno, bo mieliśmy wiele sprzecznych komunikatów, takich, że na przykład za wcześnie na podnoszenie stóp procentowych jeszcze kilka kwartałów temu, później, że podnoszenie stóp procentowych byłoby szkolnym błędem, później znowu nieoczekiwana pierwsza podwyżka stóp procentowych rok temu, nawet już ponad. No a teraz też
dwa miesiące temu komunikat o tym, że jesteśmy coraz bliżej końca podwyżek. Czy jest tutaj coś do poprawy? Czy ta komunikacja rzeczywiście utrzymuje powagę instytucji? Jest ustawa o Narodowym Banku Polskim, która dosyć precyzyjnie te kwestie reguluje, to znaczy to Rada Polityki Pieniężnej opiniuje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z realizacji polityki pieniężnej. To Rada jest tym organem, który wręcz ma obowiązek też oceny jakości polityki komunikacyjnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski jako całość, jako Narodowy Bank Polski. Ja jestem byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, tak więc już nie mam tego, że tak powiem, ciężaru na sobie oceny polityki komunikacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Jak byłem w Radzie, to robiłem, też mówiłem o tym publicznie, też jest jasne, to każdy z obserwatorów, myślę, to wie, że zarówno ja, jak i dwóch innych członków Rady Polityki Pieniężnej mieliśmy nieco inny pomysł na normalizację polityki postpandemiczną. Proponowaliśmy na początku roku 2021 zmianę komunikacji. Później proponowaliśmy i zaczęliśmy składać wnioski o podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej i dopiero gdzieś na końcu uważaliśmy, że trzeba stopę referencyjną podnieść. Tak się niestety nie stało. Koszty tego ponosimy wszyscy dzisiaj, ale wracając do pana pytania, komunikacja jest bardzo ważna. Często mówi się wręcz, że komunikacja to główne narzędzie polityki pieniężnej, bo nasze dzisiejsze decyzje zakupowe, decyzje inwestycyjne firm, decyzje firm o wynagrodzeniach dla pracowników firm, no zależą przecież od naszych oczekiwań co do przyszłej inflacji, prawda? Jeśli oczekujemy wyższej inflacji w przyszłości, to siłą rzeczy uciekamy z płynnością i kupujemy na przykład pewne dobra materialne, prawda? Towary, usługi i tak dalej. Tak więc te oczekiwania są bardzo ważne i one są częściowo kreowane przez politykę komunikacyjną Narodowego Banku Polskiego. Wyzwanie jest potężne, tu nie zazdroszczę moim kolegom w NBP i też w innych bankach centralnych, bo świat jest bardzo niepewny, gdzie wszystko się bardzo szybko zmienia i w takim świecie, wie pan, myślę, że najlepszą strategią dla polityki pieniężnej jest po prostu dosyć adaptacyjna funkcja reakcji, to znaczy obserwowanie bieżących danych, też mówienie rynkowi, społeczeństwu, tak, jest wysoka niepewność, ale w sposób profesjonalny analizujemy napływające dane i na nie reagujemy. Oczywiście no, bank centralny nie może uciekać też od pewnych prognoz, projekcji, ale to jest kluczowe. Tak więc ten profesjonalizm komunikacji, szczególnie w warunkach kryzysu, jest bardzo ważny. Tutaj pełna zgoda i tego nam naprawdę potrzeba. Jak ocenia pan dotychczasową walkę z inflacją? Mamy 11 podwyżek stóp procentowych i przerwę, która była nieoczekiwana. Wejście w tryb czekamy i obserwujemy. Wie pan, z jednej strony mówi się w debacie publicznej tak, że ten poziom stóp procentowych niektórzy twierdzą jest zbyt niski dla zapanowania inflacji nad oczekiwaniami inflacyjnymi, no ale z drugiej strony to jednak jest spektakularne zacieśnienie warunków monetarnych, prawda? W dosyć krótkim okresie od 0,1 prawie do 7%. Co więcej, na dłuższym końcu krzywej dochodowości widzimy, co się dzieje z rentownościami 10-letnich obligacji, które w pewnym momencie w zeszłym tygodniu przebiły 9%. Tak? Tak więc to jest istotne zacieśnienie warunków monetarnych wzdłuż całej krzywej dochodowości. Co więcej, jak patrzymy na to, ile złotowej płynności jest na rynku, to ona jest na pewno dużo trudniej dostępna. I za dostęp do tej złotowej płynności naprawdę trzeba płacić na rynku dużo więcej niż wynosi stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, tak? Tak więc ta polityka pieniężna została istotnie zacieśniona. Natomiast no, z drugiej strony prawdą też jest, że oczekiwania inflacyjne są bardzo wysokie. I w dużej mierze wydaje się, że są niestety odkotwiczone. W tym sensie, że i przedsiębiorcy, i konsumenci, i analitycy nie spodziewają się w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej zejścia inflacji do celu, czyli punkt 2,5 plus minus 1. Tak? Czy w tym sensie nie są silnie zakotwiczone. I to jest oczywiście pytanie, czy ta strategia zakończenia cyklu jest strategią z najmniejszym ryzykiem. Mi osobiście się wydaje, znowu nie mam dostępu do danych, do których mają dostęp moi koledzy aktualnie w Radzie, że wydaje się, że jednak bycie bardziej elastycznym i niekończenie tego cyklu tak szybko może byłoby strategią, która byłaby bezpieczniejszą strategią, biorąc pod uwagę te różne ryzyka. Natomiast jestem zdecydowanie daleki od takich głosów, które mówią, że żeby zapanować nad inflacją, potrzebna jest dodatnia realna stopa procentowa. To by oznaczało stopę na poziomie, nie wiem, powyżej 17%. Nie, tego nie potrzebujemy. Widzimy, co się dzieje na rynku kredytu hipotecznego, jak wzrosły raty i tak dalej, i tak dalej. Tak, to zacieśnienie nastąpiło. Czy ono jest wystarczające?
Nie wiem. Przy bardzo dobrej komunikacji, przy bardzo finezyjnej komunikacji z NBP-u być może tak. Jeśli komunikacja jest taka, jaka jest, to być może będzie nam potrzeba jeszcze... Nie wykluczam dalszych podwyżek, ale zobaczymy, co się będzie działo, co się będzie działo w gospodarce. Czyli szczyt inflacji w XXI wieku, rozumiem, że jeszcze przed nami. No wie pan, XXI wiek jest długi, tak więc ja nie wiem, ale co się... szczyt 20... Mówimy o takim lokalnym szczycie. A lokalnym szczycie. Wie pan, myślę, że możemy mieć ten szczyt gdzieś na początku przyszłego roku. Nawet ze względu na prosty statystyczny efekt bazy, to wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej przecież obniżyło nam dynamikę inflacji w lutym tego roku. To skoro obniżyło w lutym tego roku, to baza jest jaka jest, czyli sama ta baza będzie powodowała być może wybicie wskaźnika inflacji na początku przyszłego roku, nawet wyżej niż obecnie. Ja mam jednak nadzieję, wie pan, że to zacieśnienie jest dosyć istotne, że dochody realne widzimy, że ich dynamika naprawdę spadła. Niech pan zobaczy, że nawet analitycy Narodowego Banku Polskiego w tej lipcowej projekcji inflacji prognozują ujemną dynamikę realnych wynagrodzeń przez najbliższe kwartały. Tego nie było w Polsce od dekady. Znaczy, to jest kompletnie nowa sytuacja o bardzo poważnych, nie tylko gospodarczych implikacjach, ale to będzie dezinflacyjne. Tak? Znaczy, ja spodziewam się, mam też nadzieję, że my zobaczymy jednocyfrową inflację, ale dopiero na koniec przyszłego roku, ale nadal będziemy daleko od celu inflacyjnego. Czyli na jakieś potencjalne obniżki stóp procentowych też możemy liczyć gdzieś dopiero w okolicach przełomu przyszłego roku. Myślę, że to naprawdę nie jest czas na spekulowanie o obniżkach stóp procentowych. W sytuacji, gdzie inflacja wynosi 17,2, gdzie bazowa jest dwucyfrowa, gdzie Fed zacieśnia swoją politykę, BC również ostrożnie zacieśnia swoją politykę, gdzie rentowności obligacji są, gdzie są, to nie jest czas na spekulowanie o obniżce kosztu pieniądza. I na sam koniec jeszcze kwestia polskiego złotego. Zresztą wspomniał pan profesor o tym, że my zacieśnialiśmy wcześniej niż na przykład Fed i EBC rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych. Znaczy mieliśmy inną inflację, znaczy tak, musieliśmy zacząć zacieśniać. Niektórzy też twierdzili przez długi czas, że NBP i tak się spóźni, że RPP się spóźniło z decyzją w porównaniu na przykład do Czech czy do Węgier. Ja tu z tego mojego poglądu się nie wycofuję, z tego co mówiłem w zeszłym roku, będąc jeszcze członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Mówiłem wielokrotnie, im później zaczniemy, tym cykl będzie musiał być ostrzejszy i docelowa stopa procentowa wyższa. Tak się niestety stało. W każdym razie wiadomo, że kiedy my w zasadzie nie będziemy już mogli podnosić stóp procentowych albo zostanie to przekładane w czasie, to zacieśnienie będzie już blisko szczytu, bo więcej się za bardzo nie będzie dało. Wiadomo, że czy euro, czy dolar wciąż będzie jeszcze prawdopodobnie w cyklu podwyżek stóp procentowych i to też chyba nie wróży zbyt dobrze polskiej walucie. To zależy, jaka będzie różnica w tempach wzrostu stóp w Stanach i w strefie euro. Kurs złotego przecież zależy bardzo mocno od tego, co się dzieje na parze dolar-euro. Co więcej, my mamy pewną kotwicę dla kursu, tak? Znaczy tą kotwicą do tej pory dosyć silną był silny polski eksport, tak? To znaczy to jest coś, co nas odróżnia na przykład od węgierskiej gospodarki, która tą kotwicę właściwie nie ma lub ma naprawdę minimalną. My tą kotwicę mamy, tak? Ten potencjał adaptacyjny polskiej gospodarki jest wysoki. Tak więc ja tu dużych obaw o kurs złotego bym nie miał w najbliższym czasie. Czyli youtuberzy, którzy straszą dolarem po 6 zł, nie za bardzo... To, czego nam brakuje w debacie publicznej i o polityce pieniężnej, i o polityce fiskalnej, to brakuje nam umiaru i oparcia się na twardych danych. Znaczy, tak powinniśmy tę debatę prowadzić, daleko od emocji. Ja rozumiem, że rynki rządzą się emocjami i że szukają tych emocji, bo szukają zmienności. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie i powinniśmy też, szczególnie my jako akademicy, bez emocji, profesjonalnie rozmawiać i o polityce pieniężnej, i o tym, jak jest prowadzona, i tak samo o polityce fiskalnej, i o całym policy mix. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Już kończę, że my byliśmy przyzwyczajeni przez wiele dekad wręcz, prawda, że mieliśmy taką fosę poleminową pomiędzy polityką monetarną a fiskalną. W sytuacji, gdzie nie tylko w Polsce byliśmy dosyć konserwatywni w skupie aktywów, ale w sytuacji, gdy EBC i inne banki centralne mają w swoim bilansie bardzo dużo papierów rządowych, papierów korporacyjnych, ta linia demarkacyjna
komunikacyjne pomiędzy polityką fiskalną i monetarną jest dużo słabsze niż kiedyś. Tak więc to tutaj ta dyskusja od policy mix jest rzeczywiście bardzo potrzebną dyskusją. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Moim gościem był Łukasz Hart, profesor ekonomii i były członek Rady Polityki Pieniężnej.